kiedy stał się 89 rok, to wszyscy spodziewaliśmy się, że teraz już po prostu będziemy w raju i teraz już będzie wszystko dobrze i ci wszyscy dookoła nas i przy nas i ci, którzy nas oglądają i ci, którzy rosną i ci, którzy się urodzą, są tacy sami jak my, chcemy tego samego, będziemy we wspaniałym. Oczywiście specjalnie to brutalizuję i ośmieszam, ale coś takiego było. Ta nadzieja była nieprawdopodobna, w każdym razie we mnie. Nie była aż tak naiwna, ale jednak była. A dzisiaj, no minęło 25 lat, przeżyliśmy wiele zachwytów i rozczarowań. Ale tak naprawdę mnie nie rozczarowało państwo. Mnie, ponieważ te zmiany muszą, idą przez różne błędy, przez różne meandry, przez różne zawirowania, przez różne rozumienie słowa demokracja i wolność też. I muszą być takie, no po prostu. Natomiast ja się, mnie nie mogę być rozczarowali, ale zdumieli Polacy. Tym wszystkim. To, co się stało, a szczególnie ostatnio, przez ostatnie lata, te polaryzacje poglądów, pomysłów na to, jak powinna wyglądać Polska i jacy my sami powinniśmy być, poglądów dotyczących spraw wszelkich, prawnych, moralnych, po naszych powinności, naszych obowiązków i naszych przywilejów. Są bardzo różne. Po prostu bardzo się to wszystko spolaryzowało. Mogę powiedzieć o sobie, że jestem aktorką, która właściwie mogłaby się podpisać pod, jeśli chodzi o to kino moralnego niepokoju, czy rzeczy współczesne, pod wszystkim, co zagrałam. Nigdy nie zagrałam w filmie, z którego scenariuszem się nie zgadzałam. Także to było oczywiście ważne. Natomiast moja wiedza wtedy była niewielka. Tak naprawdę razem z moją bohaterką Agnieszką douczyłam się i jakby zrozumiałam wiele rzeczy, o wiele więcej niż to, co było mi dane rozumieć jeszcze nawet w szkole teatralnej. Mimo, że czytałam paryską kulturę, mimo, że wszystko wiedziałam, mimo, że 68 rok był jakby moją, ja byłam już świadomą licealistką, która już umiała to zanalizować, ale niemniej jednak ten dostęp do prawdy i do wiedzy był jednak bardzo ograniczony. Także miałam szczęście uczestniczyć w takich kamieniach milowych i polskiej kinematografii i historii związanej z tym, co się tu dzieje. Znaczy, temat jest tak szeroki, temat jest tak skomplikowany, że powiedzenie czegokolwiek do końca byłoby po prostu trywialne i lekceważyło te komplikacje. Ale generalnie myślę, że kiedy nagle zniknęła cenzura i można było robić wszystko teoretycznie, to twórcy stanęli na rozstaju dróg. I jedni stali się bardzo artystowscy, inni dalej próbowali robić kino polityczne i społeczne. Jeszcze inni zaczęli oglądać się na świat i zaczęli robić filmy quasi komercyjne. A jeszcze inni po prostu powiedzieli, że teraz jest czas, żeby mówić o ludziach, po prostu opowiadać indywidualne historie i poszli tą drogą. Rezultat dzisiaj jest taki, że znaczy od tego czasu minęło, przyszły ze dwa pokolenia, 25, prawie 3. Teraz jesteśmy jeszcze w ogóle w zupełnie innej sytuacji. Paradoksalnie bardzo dobrej, to znaczy kinematografia poprzez zmianę i struktury i poprzez tę ustawę nową dostała pieniądze, w sensie więcej pieniędzy niż mogliśmy marzyć o tym na początku. Mimo, że dzisiaj oczywiście po wielu latach te pieniądze już nie są tak duże, bo one ciągle są takie same, ale niemniej Polska produkuje dużo więcej filmów niż w czasach kina moralnego niepokoju i najwięcej filmów, jakie wyprodukowano, było 38 rocznie. Dzisiaj produkujemy dużo więcej.
I oszczędzaliśmy wtedy taśmę, nie wolno było się pomylić, nie wolno było zrobić błędu. Taśma była 4:1, jeśli chodzi o długość filmu i ilość taśmy, to po prostu mordercza, no po prostu nie było żadnego marginesu na pomyłkę. Dzisiaj mamy, wszystko można kręcić bardzo długo, natomiast jest taki okres w sztuce, który nazwałabym ciemnym, po prostu. Jest w tym jakieś zagubienie, jakieś poszukiwanie formy rozpaczliwe. Technicznie jest to kino na bardzo wysokim poziomie. Reżyserzy umieją robić filmy, umieją je montować, umieją robić efekty, wiedzą czego chcą, potrafią, to są dobre scenariusze. Natomiast zniknęło gdzieś serce. Ja nie wiem, na czym to polega. Zniknął gdzieś duch, zniknęła gdzieś jakaś wiara w to, że kino może zmienić świat, pomóc człowiekowi. Kino stało się albo odzwierciedleniem życia, brutalnym odzwierciedleniem życia. Nie ma nadziei właściwie. Zresztą ja mówię o całej sztuce, mówię też o teatrze. Mówię też o muzyce, o tym, co nawet piszą teksty, ci, którzy piszą teksty do piosenek, ja słyszę, co piszą. W każdym razie jakoś nie ma w tym nadziei, jest jakieś też zaplątanie, nie ma jasności. To wszystko jest intelektualne, niby głębokie, nie ma w tym prostoty. Jakiś taki przeżywamy okres po tych 25 latach. Przyszło też zupełnie inne pokolenie. Pokolenie destrukcji w jakimś sensie, jeśli chodzi o sztukę, i konstrukcji, jeśli chodzi o życie. Ja mam synów w tym wieku, to znaczy to są chłopcy, którzy właśnie kończą studia, skończyli jedne, zaczęli drugie. Widzę ich koledzy, jestem otoczona młodzieżą. I widzę, jak myślą o świecie inaczej niż my, myślą boleśnie, bez złudzeń, ale jednocześnie bardzo odważnie. My nie mielibyśmy takiej odwagi, myślę. Konstruktywnie. To jest wszystko po coś. Nie mówią, że tak powiem, rzeczy, żeby mówić. Jakaś taka, widzę w nich taką siłę i konstrukcję, że to, i widzę, oglądam ich kolegów, wiedzą czego chcą, nie mają żadnych kompleksów. Potrafią cynicznie bardzo oceniać artystowskie gusty w grupach, które bujają zupełnie w chmurach. Także ja jestem dość spokojna o przyszłość. Natomiast jeśli chodzi o sztukę, to sztuka popędziła w jakimś kierunku, przeszła ileś tam metamorfoz, natomiast za tym nie nadążyły reformy administracyjne i reformy. Sektor sztuki jest kompletnie i zarządzanie pieniędzmi dla kultury, i zarządzanie struktur, i to, że Ministerstwo Pracy ma tak ogromny wpływ na to, jaki kształt ma kultura w tej chwili, dlatego że zupełnie niezmienione są przepisy pracy w kulturze, co jest absurdem, ponieważ teatry nie mogą działać według tych przepisów, co wszyscy wiedzą i nikt się tym w ogóle nie przejmuje, ale to paradoksalnie ma skutki potem na scenie, na ekranie. Tak naprawdę utrzymanie tych wszystkich struktur kosztuje więcej niż można się w ogóle spodziewać. Ja to znam dzisiaj. Myślę, że gdyby te pieniądze mogły pójść na produkcję, na sprawy artystyczne, to byśmy się zdziwili. Po prostu telewizja wynajmuje sama u siebie kamerę, sama u siebie studio, wolno pracować tylko do drugiej, i w rezultacie powstaje kaleki produkt, który jest na podstawowym poziomie przyzwoitości, a jeszcze on jest wpisany do misji. Młodzi ludzie, którzy są tak technologicznie sprawni, że dla nich nie ma żadnych granic, jeśli chodzi o to, korzystają z internetu w każdej sprawie,
także i kradzieży dóbr kultury. I pewnie trzeba to uregulować i oni mają tego świadomość. Wiedzą, że robią nie tyle źle, bo tego tak nie oceniają. Dlatego, że to głównie ich przydatność, nauka, wiedza, przeżycie jest dla nich ważne. A to są jakby... Trzeba się jakoś z tym dogadać, ja wiem, natomiast najważniejsze jest dla nich to, żeby dojść do tych dóbr kultury, których potrzebują i które wybierają absolutnie świadomie i bez żadnych oporów i bez żadnych kompleksów. A sztuka przez to, że oni, że odbiorca główny, to znaczy ten od powiedzmy 17 roku życia do 30, 27, 8, ten odbiorca jest w ogóle w innym miejscu niż wszystko dookoła. Oni są naprawdę wystrzeleni już w kosmos, o którym ja nie mam pojęcia. Gusty też mają takie, że nie wiem, cały ten nurt współczesnej awangardy, który niby dla nich jest przecież robiony, oni trochę, tak, dość wąska grupa jednak to odbiera. Oni coś, wydaje mi się, że szukają czegoś zupełnie innego. Jak widzę, jakie seriale amerykańskie oglądają nocami, jak widzę, jakie sprawy ich przejmują, jakie sprawy, to są tak naprawdę na nowo te najprostsze sprawy ludzkie. Wraca to jakby do absolutnie podstawowych pytań, ponieważ świat się stał tak skomplikowany, że oni wszędzie szukają odpowiedzi na pytanie jak, z kim, dlaczego, takie podstawowe rzeczy. I te piętra intelektualne, czy stylistyczne, czy plastyczne, chyba nie mają do tego głowy w tej chwili. Dlatego jestem za tym, żeby ten cały sektor kultury podstawowy, żeby kina grały, teatry grały codziennie, książki wychodziły, gazety wychodziły, żeby to zabezpieczyć, a to nie jest zabezpieczone. Z wielu powodów, o których teraz nie będziemy opowiadać, ale to nie jest po prostu zabezpieczone, ponieważ wszystko wpadło w te szpony komercji, opłacalności i teatry państwowe na przykład grają 8 razy w miesiącu, 10 razy w miesiącu. I mówię o tym dlatego, że wczoraj moi przyjaciele, Francuzi, skończyli swój pobyt w Krakowie i nie udało mi się obejrzeć przez 2 tygodnie nic w teatrze. To jest to miasto europejskie, do którego przyjeżdża bardzo wielu ludzi. Ale to z powodów takich i zawirowań wewnątrzśrodowiskowych, i finansowych, i opłacalności. To jest niebywałe. To jest niebywałe. A poza tym było ciekawie. Było naprawdę, bo chyba najciekawsze 25 lat, na jakie mogliśmy. A teraz myślę, że wszyscy, wielu się uspokoiło, wielu się osadziło, mają taką tę drugą jakby stabilizację. Bo pierwsza była ta mała, socjalistyczna, wydawało się, że pozornie wszystko się uklepało i mniej więcej jakoś, ponieważ ludzie nie wiedzieli o wielu rzeczach, a udało się je zatrzymać, udało się je ukryć przez jakiś czas. A teraz jest ten drugi etap takiej stabilności. Wielu ludzi, wielu Polaków po prostu bardzo szybko chciało mieć i teraz się ustabilizowali z tym czymś, co mają. Ale myślę, że to krótko potrwa, że trzeba będzie iść dalej.